Przedstaw się wszystkim, jak ty się nazywasz? Cześć, mam na imię Marcin, nazwisko Olejniczak, mam 29 lat i mieszkam we Wrześni. No cieszymy się bardzo, że jesteś naszym krajanem. Marcin, powiedzieliśmy, że idziesz na pielgrzymkę na Jasną Górę po raz pierwszy, zgadza się? Tak, zgadza się, po raz pierwszy idę na Jasną Górę. Ale jesteś też już doświadczonym pielgrzymem. Gdzie wcześniej pielgrzymowałeś? Czy doświadczonym to nie wiem, ale całkiem niedawno wróciłem z pielgrzymki pierwszej do Fatimy. 17 marca wyruszyłem z Wrześni z takim założeniem, żeby dojść do Santiago de Compostela, do grobu świętego Jakuba. Jednak po drodze powstał pomysł, żeby jeszcze kontynuować drogę do Fatimy. Rozumiem. Czyli twoja podróż trwała 4 miesiące, zgadza się? Tak, dokładnie 4 miesiące. I zaraz po powrocie wróciłeś i dogoniłeś nas tutaj pielgrzymów, tak? Tak, tak. Dlatego też wcześniej nie zapisałem nawet na pielgrzymkę, ponieważ nie wiedziałem, czy będę w stanie ruszyć na czas, a też potrzebowałem trochę czasu, żeby swoje sprawy ogarnąć. I no, postanowiłem, że w czwartek spróbuję was tutaj dogonić. Udało się. Udało się, cieszymy się z tego bardzo. Gratulujemy. Marcin, wyruszyć w taką drogę pewnie nie jest łatwo. Może zacznijmy od tego, w jaki sposób do takiej drogi należy się przygotować. Jeśli chodzi o przygotowania, to ciężko mi tutaj powiedzieć tak od razu, bo ja ogólnie o samym wyjściu na szlak już słyszałem pierwszy raz w zeszłym roku. I tak zacząłem się zastanawiać, czy ja byłbym w stanie też coś takiego zrobić. Później moja przyjaciółka troszeczkę mi opowiedziała na temat szlaku, bo również go przeszła. Co prawda nie z Polski, tylko odcinek hiszpański, ale dało mi to dużo do myślenia. Zacząłem szukać informacji, przede wszystkim jak się przygotować do takiej drogi, czy fizyczne przygotowanie jest potrzebne, chociaż tego nie potrzebowałem, bo na co dzień prowadzę aktywny tryb życia, więc o to się akurat nie martwiłem, bardziej chodziło też o finanse, o przygotowanie takie czysto techniczne, jaki sprzęt jest potrzebny na taką drogę. No i powoli zacząłem ten sprzęt kompletować. Zresztą już dużo, dużo wcześniej miałem takie rzeczy jak na przykład śpiwór, karimatę, które używałem gdzieś tam na wcześniejszych wyjazdach. No i co, zacząłem tak już powoli planować, jak droga miałaby wyglądać, którym szlakiem w ogóle się poruszać, bo nie wiem, czy tutaj wszyscy znacie drogę świętego Jakuba prowadzącą do Santiago, ale szlaki prowadzą nawet z Rosji czy z Łotwy. No i praktycznie cała Europa jest podzielona, jest taka jedna wielka pajęczyna, jeśli chodzi o szlaki pielgrzymkowe do Santiago. I tylko kwestią było to, żeby wybrać odpowiedni szlak, dla mnie przynajmniej. I tak z czasem zacząłem sobie budować jakiś mały plan drogi. No właśnie, idea jest taka, żeby pielgrzymować do grobu świętego Jakuba, który jest w ogóle patronem pielgrzymów, apostołem, ale też patronem pielgrzymów w jakiś szczególny sposób, żeby wybrać się ze swojego domu. Taka jest idea. Można pielgrzymować pieszo, konno albo na rowerze. Ty wybrałeś tą pieszą drogę, rozumiem? Tak, wybrałem drogę pieszą, ponieważ stwierdziłem, że to będzie dla mnie najlepsza opcja. Potrzebowałem czasu, żeby głębiej się zastanowić nad wieloma rzeczami, o których no teraz nie chciałbym tak mówić. I przede wszystkim znaleźć odpowiedzi na wiele pytań. A wiedząc, że gdybym wybrał opcję na przykład jazdy rowerem, to ta droga skończyłaby się zbyt szybko. Rozumiem, czyli potrzebowałeś troszeczkę czasu. My mamy też takie hasło na pielgrzymce, które czasami niekiedy powtarzamy, że kto wierzy, ten nie stoi w miejscu. Wierzyć to znaczy być w drodze, wierzyć to znaczy chodzić. Czy zgadzasz się z tym, że w jakiś sposób taki pielgrzymkowy szlak to jest właśnie taki czas na budowanie też swojej relacji i wiary z Panem Bogiem? Myślę, że tak, ponieważ każdego dnia tak naprawdę przebywałem sam na sam ze sobą. Inaczej, nie sam na sam, bo jednak starałem się budować relacje przede wszystkim z Bogiem. Często też na mojej drodze pojawiali się inni ludzie, pielgrzymi, jak na przykład w Niemczech poznałem chłopaka z Bełchatowa, który również wyruszył z progu własnego domu. No i tak na początku na próbę chcieliśmy iść razem kilka dni, jak się okazało, szliśmy najpierw półtorej miesiąca, a później jeszcze w Santiago się spotkaliśmy i kontynuowaliśmy razem drogę do Fatimy.
Ale odpowiadając na pytanie, tak, to jest czas na budowanie relacji z Bogiem, na budowanie relacji nawet z samym sobą. W jaki sposób twoja wędrówka do Santiago i do Fatimy się skończyła, ale wróciłeś na pielgrzymkowy szlak tutaj do nas. To pielgrzymowanie z grupą pielgrzymkową trochę wygląda inaczej, prawda? No, my mamy o tyle wygodniej, że nasze bagaże jadą samochodem, nie trzeba się spakować w jeden plecak i nie trzeba tego wszystkiego dźwigać ze sobą. To pewnie uczy też pewnego takiego minimalizmu, tego, że też niewiele możemy ze sobą zabrać w drogę, prawda? Tak, wiadomo, całego swojego dobytku nie jesteśmy w stanie zabrać na plecy. Mnie droga nauczyła właśnie takiego minimalizmu. Co prawda, idąc do Santiago i dalej do Fatimy, mój plecak ważył na początku 17 kg, a wiadomo, może nie widać po mnie, ale jestem łosuchem. I biorąc jeszcze ze sobą jakiś dodatkowy zapas jedzenia, plecak potrafił ważyć nawet 20 kg. A teraz idę z plecakiem, który waży 8, może 9 kg. Jasne, rozumiemy to. No właśnie, dzisiaj mówimy o owocu dobroci. Czy doświadczyłeś tej dobroci ze strony ludzi w czasie swojej drogi? Na czym ta dobroć polegała, jeśli doświadczyłeś? I czy jakaś szczególnie sytuacja zapadła ci w pamięć? Tak, na samym początku, jeszcze przed wyjściem, obawiałem się troszeczkę tego, ponieważ sam nie wiedziałem, jak ludzie będą reagować na to, jak zapukam komuś do drzwi i poproszę o wodę na przykład, ale już w samej Polsce doświadczyłem wiele, wiele dobrego ze strony ludzi, którzy bezinteresownie po prostu zapytali, skąd idę, dokąd idę, a jak powiedziałem, że zmierzam w stronę Santiago de Compostela, niektórzy ze zdziwieniem pytali, a gdzie to jest? Jak wytłumaczyłem, że jest to w północno-zachodniej części Hiszpanii, to ludzie z niedowierzaniem słuchali i bywało, że krótka rozmowa zamieniała się na przykład na dłuższą pogawędkę przy obiedzie czy przy kawie. Super. A jakaś taka szczególna sytuacja zapadła ci w pamięć albo relacja, przyjaźń właśnie z tym chłopakiem z Bełchatowa? Tak, ponieważ ja o chłopaku, który ruszył z Bełchatowa, już słyszałem troszeczkę wcześniej idąc przez Czechy. I starałem się go dogonić, chociaż nie chciałem, żeby to było na zasadzie jakiegoś tam wyścigu, ale bardzo zależało mi na tym, żeby spotkać go na trasie i może nawet wspólnie kontynuować drogę. Też droga inaczej. Ja planowałem całą drogę pokonać w samotności, no jednak ktoś u góry czuwał na tym, żeby postawić na mojej drodze właśnie Patryka i za to dziękuję, ponieważ dla mnie to była szczególna lekcja życia, takiej współpracy też z innym pielgrzymem i budowanie takich wzajemnych relacji. No właśnie, ty wróciłeś do Polski, zdecydowałeś się dołączyć na szlak pielgrzymkowy, ale Patryk kontynuuje swoją podróż, zgadza się? Możesz powiedzieć, dokąd zamierza dojść teraz? Tak, pierwszym takim punktem, który wyznaczył sobie, jest La Salette we Francji. Tam jest również Sanctuarium Marine, ale do tego miejsca ma ponad 2000 km. I do tych swoich 4400 km, które pokonał do Fatimy, chcę dołożyć kolejne 2000. Dalej chciałby się kierować, oczywiście w miarę możliwości, jeśli zdrowie na to pozwoli, to chciałby kontynuować drogę do Turynu, później do Rzymu, San Giovanni Rotondo, Asyż, Padwa i Medjugorje. A ja bym chciał jeszcze jego namówić, jeżeli oczywiście uda się mu dojść do Medjugorje, żeby kontynuował swoją drogę do Jerozolimy, a wtedy chciałbym jemu towarzyszyć w tej drodze. No gratulujemy, to jest piękny pomysł i myślę piękny plan na to, żeby rzeczywiście być prawdziwym pielgrzymem z krwi i kości. Cieszymy się, że też podzieliłeś się tym świadectwem wiary. No nie będziemy może pytać o twoje motywacje, jakie one były, ale powiedz mi, wspomniałeś gdzieś tam, że wybrałeś się między innymi po to, żeby znaleźć odpowiedzi na swoje pytania. Czy udało się na nie odpowiedzieć, czy znalazłeś jakieś odpowiedzi, czy jeszcze ciągle szukasz? Znalazłem odpowiedzi na wiele pytań, ale człowiek cały czas będzie czegoś szukał w swoim życiu i myślę, że jeszcze wiele kilometrów trzeba będzie przejść, żeby w końcu powiedzieć, że tak, znam odpowiedź na wszystkie pytania i że teraz
mogę prowadzić normalne życie z Bogiem. No myślimy, że drogi, które wyznacza nam Bóg, są najlepsze. Nawet jest taka piosenka, Twe drogi są najlepsze. Najlepsze dla mnie są. Ty, Panie, wiesz najlepiej, co dla mnie dobre jest i troszczysz się, bo bardzo kochasz mnie. Dziękujemy Ci bardzo serdecznie.